Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w śmiglu. Przygotowania do 28 finału idą pełną parą. Przedstawienie, występy artystyczne, koncert i licytacje to tylko część atrakcji, jakie czekają na tych, którzy 12 stycznia pojawią się w sali widowiskowej Centrum Kultury w śmiglu. Start imprezy o godzinie 15.00. Uczniowie szkoły podstawowej w śmiglu wystawią dziewczynkę z zapałkami przed publicznością zaprezentują się tancerze z zespołu Pryzmat i maszeretki Iris. Na 17 zaplanowano wielką licytację gadżetów WOŚP, a na koniec zagrają Bartosz Fogt, Acoustic Duo i Bedrock Blues.